Cześć kochani, witam was w Get Ready With Me na Barbie! Moi drodzy, ostatnie Get Ready With Me, moje nieudolne, wam się spodobało, więc po prostu stwierdziłam, że to jest idealny czas i idealne miejsce na to, żeby zrobić Get Ready With Me na film Barbie, właśnie, który idę za dzisiaj, za chwilkę. W ogóle Barbie podbiła świat i wszędzie słyszę Barbie, idę do sklepu, widzę Barbie, jakby... Wow, i też słyszałam wiele opinii na temat tego filmu i jestem bardzo ciekawa, jakie będzie moje podejście do tego filmu, bo są ludzie, którzy mówią, o, ten film jest bardzo fajny, po prostu bardzo dotknął mojej duszy i mojego serca, wow, a drudzy mówią, że takie płytkie, różowe gówno. Więc teraz tak, w ogóle ja, tak jak wczoraj mówiłam, jak nie oglądaliście wczorajszego vloga, nie, jestem po podróży i moja cera jest fatalna, moje włosy są fatalne i jakoś to zrobimy. Sądzę, że dzisiaj na pewno zrobimy jakiś różowy makijaż i może sobie tak poszalejemy, no bo czemu nie? Jeśli chodzi o włosy, to zostawiam je, bo też nie chcę z nimi za dużo robić. Zostawiam je rozpuszczone, ale wezmę różową... co to jest? Różową opaskę na głowę. Nie wiem, czy teraz to zrobić, czy później po makijażu. Nie wiem, nakładam moją myszkową, o kurczę, chyba będzie padać. Pomaluję się i będzie padać deszcz, będzie fatalnie, trudno. Dobra, moi kochani, na początku na pewno nałożę... Muszę zmienić gąbkę, ja nie wiem, ile ona ma czasu, ona jest już taka brudna. Muszę wymienić gąbkę, kochani, piszcie w komentarzu, wymień gąbkę, bo jesteś ohydna, bo umie... Tak. Ojoj, ale mi wzięło. Zlewam się bardzo z moim tłem, no ale tło. Czy wiecie, to spokój, ale jest tak ciemno, trudno. Czemu jest woda w tym podkładzie? Co się wydarzyło? Ja boję się go nakładać na twarz, ale nałożę. Nie mam innego. Więc jestem ciekawa co do tej Barbie. Czy będzie mi się podobało, bo bardzo się cieszę, że pójdę do kina. Ostatnio w kinie byłam, niedawno w sumie, w tym odcinku, jeśli nie widzieliście, to na serdecznie was zapraszam, kiedy robiłam po raz pierwszy, znaczy to był vlog w sumie. Ja zapraszam was... Moje pranie! Nie! Mówiłam o deszczu i zaczęło padać, więc... Fajnie po prostu, ale uratowałam swoje ubranie na szczęście przed powodzią, bo też jak wspominałam, ostatnio nie mam za dużo ubrań przez odcinek, jeśli go nie oglądaliście, macie tutaj linka, odcinek, w którym wrzucałam wszystkie swoje ubrania. Znaczy, to była fajna decyzja, bardzo mi się podoba, bo mam teraz takie po podróży, ej dobra, muszę sobie coś zmienić. No i właśnie wpadłam na pomysł, że zmienię też swoją garderobę troszeczkę. Może w końcu zacznę ubierać się tak jak... O, preszcz, ojej. Nie wyciskaj. Nie wyciskaj. Chciałabym troszeczkę zmienić swój styl, jaki zawsze chciałam mieć, a jakoś zawsze bałam się, albo czułam, że nie będzie do mnie pasować. Sądzę, że trzeba zacząć się bawić swoimi przeżyciami. What the fuck? No nie właśnie. Kiedy wycisnęłam. No ale trudno. Ej, straszny ten podkład, jakby... Gdzie każdą swoją niedoskonałość. Ogólnie muszę troszeczkę iść na... jakieś... Na brwi na pewno muszę iść, bo to, co się dzieje z tymi brwiami, to jest jakaś masakra. Bo już ich jest za dużo. Myślałam, żeby iść na rzęski sobie, tylko nie wiem, czy na laminację, czy na doczepianie rzęs. Doczepianie z rzęs to jest w ogóle... Fajna sprawa. Zauważyłam, że bardzo dużo ludzi to teraz robi i ja teraz tak myślę, czy być jak ci ludzie i robić sobie rzęsy co miesiąc, po prostu chodzić i płacić 200 zł za zrobienie sobie rzęsek i ładnie wyglądać, ale tak, jeśli na przykład opóźnić się to, to jak wypadnie dużo rzęs, to nie wygląda to ładnie i estetycznie. Więc to jest moje takie dodatkowo, ja na przykład będę chciała jakby wysyłać różne self-tape ludziom z branży filmowej i no nie chcę, żeby te też rzęsy, one już dają mi jakiś charakter, a jeśli jestem bez rzęsów, bez jakby sztucznych rzęs, to mogę tak naprawdę teraz pod swoją twarz dużo rzeczy dostosować, jak na przykład, okej, chcę zagrać jakiegoś
czarny charakter albo chce wyglądać troszeczkę na zaniedbaną, osłabioną, chorą, no to te rzęsy, no to by było słabe, no bo nie pasuje do takiej osoby. A tak, to jakby nie jestem ograniczona przez te rzęsy. Albo po prostu laminacja rzęs. Prosto, fajna sprawa, a jakby dodaję tym rzęsom takiego... Nałożyłam już róż. Różu trzeba dzisiaj dużo, bo jesteśmy Barbie. Hi Barbie! Hi! Dobra, bronzer. Dobrze, się nie malowałam w ogóle całej twarzy i wiem o tym, że... Matko, jaki biedny pan. Mam takie czasami, jak patrzę na jakichś takich... na ludzi, którzy mają ciężej w życiu, jakby w poruszaniu się nawet. Mam takie, kurde... Trzeba doceniać to, co się ma w życiu, bo mogło się mieć gorzej tak naprawdę. Trzeba doceniać swoje życie takim, jakim jest i robić wszystko, żeby stawało się lepsze. Nałożyłam już bronzer, trochę sporo tego bronzeru nałożyłam. Następnie, chciałam dodać jeszcze różu sypkiego, żeby tego różu było sporo. Następnie, chcę się coś zadziałać z jakimś różowym cieniem. Myślę, żeby w kącikach oka zrobić tutaj, zrobić jakiś brokatowy różowy cień, o tu, a zrobić różową kreskę. To może być śmieszne, rzęski i już. Takie niby szaleństwo, ale niekoniecznie. No i oczywiście nie mogło zabraknąć różowego outfitu. Co jest zabawne, dużo rzeczy mi różowych zostało po wyrzuceniu większości ubrań. Więc się cieszę i mam też różową torebkę i też kurtkę. Wszystko się jakoś uda mieć różowe. Mam nawet różowy długopis, który kupiłam do odcinka, który prawdopodobnie niedługo zobaczycie. Jeszcze go nie nagrałam, więc nie obiecuję. Nie ma go na 100% jeszcze. Ale będzie fajny, będzie początkiem mojej serii nowej na moim kanale, więc się nie mogę doczekać, bo już mam ten pomysł w głowie od jakiegoś roku. W styczniu chciałam realizować tą serię, ale no nie udało się. Tak naprawdę wiele już youtuberów zrobiło podobne rzeczy i mi było przykro. Mówi, nie, też to zrobię. Może już nie jako pierwsza, chociaż jako pierwsza tej tematyki. Ale zobaczymy. Mam takie różowe cienie, tu w ogóle z przyjaciół dawno kiedyś paletka. Zrobimy sobie tak, tym różowym cieniem zrobimy sobie kreskę, bo jest przepiękny. I jeszcze sobie znajdziemy zaraz inny cień. A matko, jak to jest spędzi. O, a tym sobie zrobimy różowym, zrobimy sobie tutaj zewnętrzny kącik. Dobra, to nakładam sobie jakimś pędzelkiem, szczoteczką. No dosyć mocno. Dodatkowo ja przez jakiś czas miałam, jak wiecie, albo nie wiecie, różowe włosy, przez to kupiłam długą rybkę. Więc kurczę, w sumie by tam te bardziej pasowały do Barbie niż te moje czerwone. Kurczę, nie wiedziałam, że to jest taki intensywny kolor. Jak to wygląda? Hi Barbie! Hi Barbie! Dobra, myślałam, że... Dam ten cień jeszcze na dolną powiekę. Ja cień jeszcze na dolną powiekę. Teraz innym cieniem robimy sobie kreseczkę różową, taką jakoś ciemniejszą. Następnie rzęski i tak naprawdę będzie już gotowe. Może jeszcze pomaluję usta. Rzadko maluję usta, ponieważ denerwuje mnie to, że ciągle muszę to poprawiać, bo zjadam coś co chwilę, więc mam Golden Rose. A matka, skąd ja mam pomadkę? Moje kreski robię tak, że biorę sobie płyn micelarny. Kiedyś widziałam to na TikToku, ten lifehaczek. Sobie leję do pudełeczka, chociaż to jest troszeczkę za dużo. Biorę cień, który bardzo pragnę, żeby został moim eyelinerem. Biorę sobie patyczek, chyba bez patyczek. No, patyczek powiedziałam. Pędzelek, sądzę, że chyba ten będzie lepszy. O, jak pani wie nos. No i teraz tak, maczam sobie w tym płynie micelarnym. I robię sobie teraz taką papkę z tego cienia. Fajnie, że ten cień jest brudny. I malujemy kreskę. O, szkoda, no i mam wam kreski, mam nadzieję, że mi dobrze dowi. Jeśli chodzi o moje kreski, wyszły tak, makijaż oka chyba wyszedł w porządku, nie widać tego, przepraszam, że tak się patrzę tam w podgląd, ale sprawdzam, jak to jeszcze dobrze wyszło, czy to w ogóle dobrze wyszło. Ja jestem, sądzę, że te kreski są bardzo wysokie, ja takich kresek wysokich nie robię zazwyczaj, ale jest takie w porządku, podoba mi się, może bym dodała jeszcze, coś bym dodała do nich. Pora na rzęsy,
I będziemy gotowi. Nałożę sobie może od razu tą bandan paskę. Ja mam problem, mi się wydaje, że chyba te opaski do mnie nie pasują, że jakoś dziwnie wygląda w nich moja głowa. Nie wiem, chyba zwiążę. Wygląda to na pewno nie tak dobrze, jak sobie myślałam, ale mi się wydaje, że jeszcze to zwiążę i będzie tak sweetaśniej. Ej, w ogóle mam takie okulary zarobiste. Rozumiem na właśnie barbiowe. Stresuję się bardzo czasami rzęsami, bo mam tendencję do... W ogóle mam dodatkowo zły tusz do rzęs. Mam taki tusz, który robi straszne grudy, jak się go za dużo doda. Naprawdę ogromniaste. I mnie denerwuje ten tusz do rzęs, żeby była szczera. Więc na początku nakładam taki sexy flexy, sexy girl, taki primer pod rzęsy. Po co? O, i to jest ten głupi tusz do rzęs, po prostu z Rimmela Wonder Looks Volume. Strasznie dużo produktu nakłada, to też troszeczkę bardzo dużo. O, pani to piękno poczeka, pomogę troszeczkę, tak? To moja żona to jest taka nieruchlała. Czemu? Znaczy, jaka jestem? No, to pomóż to wiatrem wciąż, ja mam godzinę. Ale drama. Trudne sprawy. Ej, jak rzęsy potrafią zmienić człowieka. Po prostu. I nawet makijaż. Przecież to jest totalnie inna osoba niż była przez chwilę przed rzęsami. Dlatego myślę nad tymi rzęsami naprawdę mocno. Czyż sobie ich nie zrobić? Ja jestem już gotowa, jeśli chodzi o makijaż i o fryzurę. Chociaż fryzura jest do poprawienia, bo wszystko mi się tutaj rozpierdzieliło. Ej, podoba mi się. Jest okej. Taki koczek. Malutki i chyba jest w porządku, podoba mi się. No jeszcze bym miała te oksy, więc wiecie, te oksy, w ogóle nawet po co mi był makijaż, robił taką furorę. Idę jeszcze sobie przed filmem zrobić tosta, żeby po prostu też mieć energię i energię tost mi nie da, ale mam ochotę na tosta. Wiecie, że wczoraj nie zjadłam tego tosta, którego miałam zjeść. Ej, i jak oceniacie? Jakby to nie jest nic szałowego totalnie. Mi się wydaje, że na przykład gdybym miała blond włosy, to bardzo ładnie by to wyglądało. Nie wiem, te czerwone mi jakoś podbijają strasznie, że to nie pasuje ten róż. No nieważne, idziemy! Ha, ha. Nie, ubieram się. A nie, na początku zjem, bo się uświnie.